Dojechałem tutaj i teraz zostawiamy sobie 20 cm, tak? Bo co 10 cm idzie rurka, także lecimy teraz 20 cm od tego, żeby zostawić 10 cm na powrót. Jakoś takoś. Dobra, nie żałujemy spinek. Żeby było tak jak ma być. Ostatnio widziałem jakiś film na YouTube, gość poszedł z kamerą termowizyjną. Jak tam były rozłożone rurki, to masakra, w ogóle żadnych odległości, nie? O tak pu. Jak im się położyło, tak było, nie? Dobra, i teraz tak. 10, 20. Musimy tutaj. Prostować sobie, żeby nie sprężynowało. Powiem wam, że nie wiem, czy tym takerem, czy na pewno ktoś ma wprawę, nie? Ale czy tak równo się wtedy ułoży na stojąco? Być może i tak, ale... Nawet Adam powiedział, że na kolanach się dokładniej zrobi, jak ze sprzętem. Nie twierdzę, że ze sprzętem nie można zrobić też dobrze, nie? Żeby nie było. Dobra, lecę, wrócę, jak będziemy wracać z powrotem. No i wracamy. Teraz między tymi rurkami po prostu z powrotem. No i bateryjka padła, także wracam z powrotem między tymi rurkami, co rozstawiałem. Tak jak mówiłem, 20 cm robiłem odstępu, teraz jak wrócę, to będzie po 10 cm, tak jak ma być. Nie będę was na minę wprowadzał, powiem wam, jak macie gdzie pożyczyć takera, pożyczajcie, bo naprawdę fajnie się to robi na stojąco, nie? Przecież tu bym sobie przytakerował teraz i no i też można to zrobić bardzo dokładnie, nie? Także, żeby ktoś się nie zasugerował tym, że ja tak robię i ktoś później będzie cierpiał na odgniecenie kolan, nie? Teraz tak, doszliśmy do końca, no i musimy sobie odmierzyć i uciąć, prawda? I teraz tak, tu mamy, zostało nam 25 metrów, także zmierzę, ile jest miarką, no i tam z zapasem jakimś utnę, później tędy przewleczemy. Zresztą pokażę. No i tak, mierzę sobie tutaj, tu mamy 2,20, ale polecimy dalej, 2,40, tutaj pykniemy tak, tutaj mamy 2,440. Tnę 4,5 metra. Jak jest 25, to musi zostać, no liczcie, 20,5 metra. Powiem wam, i tak kawałków zostanie, także utniemy na 20. Mam nadzieję, że oni to dobrze znaczą. Tak jak przewlekacie przez jakieś dziury czy coś, dobrze sobie taśmą złapać. Wcześniej tego nie zrobiłem, ale uważałem na to, żeby nie złapać jakiegoś kamienia czy coś, nie? Bo nie będziecie widzieć, a później będzie problem. I teraz znowu sobie nawleczemy, tylko miareczkę. No i jesteśmy z powrotem. Także tak to zrobimy, tutaj się przytulimy. Tu pójdą jeszcze, może na tym. O, nie, no, żeby mi się nie krzyżowały. Musimy się tutaj upakować. Dobra.
Okej. Nie dopycham mocno tego, bo na początku jak wodę robiłem, tak się dorwałem do tego, za bardzo pchałem i takie zadziory się tu robiły, nie? Także delikatnie i naprawdę ładna faska się robi. Dobra, pierw to. Później to. Później to. I teraz to. O. Skręcam od razu. No. Dobra.